jeśli chodzi o letnią szkołę artystyczną w Koszęcinie, organizowaną przez Zespół Śląsk, to muszę przyznać, że to jest najlepsza oferta warsztatów dla takich zespołów jak nasz. Dla nas, młodzieży polonijnej przyjeżdżającej do Koszęcina, jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość doskonalenia naszej wiedzy i umiejętności z zakresu tańców ludowych i narodowych. Mieliśmy szansę zamieszkać w pięknym pałacu z bogatą historią, położonym w malowniczym parku, a specjały polskie podawane przez kuchnię były wyśmienite. To nie tylko wysiłek, który włożyli, pot, który wylali, ale satysfakcji dodaje im także to, że po ciężkich zajęciach mogli się zrelaksować, odpocząć i zjeść pyszne jedzenie. Pracowaliśmy pod okiem najlepszych instruktorów i pedagogów w Polsce, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. Latem 2018 roku w Koszęcinie miałam zaszczyt pracować z grupą bardzo utalentowanych instruktorów tańca. Wszyscy z nich posiadali doskonałe umiejętności, a każdy instruktor był w stanie nauczyć mnie czegoś innego i nowego. Praca była ciężka, kosztująca dużo wysiłku, ale naprawdę było warto. Warsztaty te bardzo dużo mnie nauczyły. Mam nadzieję wrócić do Koszęcina innym razem. To piękne miejsce. Wyjątkowe wspomnienia, których naprawdę nigdy nie zapomnę. Podczas warsztatów z profesjonalnymi tancerzami w Koszęcinie nikt nie zostawał w tyle. Tempo było szybkie, a wymagania wysokie. A mimo tego każdy wyniósł z siedziby zespołu Śląsk zarówno wiedzę techniczną, jak i samodyscyplinę. Dzięki temu Polanie trzymają swój poziom. Planując podróż do Europy, czy to na konkurs, czy też na festiwal, zawsze staramy się tak zaplanować nasz pobyt, abyśmy mogli uczestniczyć w tych warsztatach. Dla mnie Koszęcin kojarzy się z nauką tańca i spędzonym czasem z przyjaciółmi. Jako kierownik zespołu Polanie zachęcam wszystkie inne zespoły, aby brały udział w warsztatach w Koszęcinie. W Polsce godnie reprezentujemy Polonię, a za granicą, w Kanadzie oraz podczas rozmaitych festiwali zagranicznych, mamy możliwość szerzenia kultury polskiej. Koszęcin to miejsce ciężkiej pracy, ale także fantastycznych wyników. Do widzenia i do następnego roku!